Czy czujesz, że świat cię przytłacza? Zastanawiasz się, dlaczego mimo najszczerszych chęci codziennie odczuwasz stres? W codziennym życiu napotykamy liczne wyzwania. Złożone relacje, napięty harmonogram, ciągła presja wydajności. Każdy z nas z pewnością zna to uczucie. Stoisz w korku, myśli krążą w głowie jak stado os, a twój umysł zastanawia się, jak wszystko zorganizować, aby zdążyć na ważne spotkanie. To nie jest zjawisko jednostkowe. Wszyscy jesteśmy w tym razem. W dzisiejszym świecie stres stał się niemal normą. Praca, życie osobiste, oczekiwania społeczne. Wszystko to może sprawić, że poczujemy się przytłoczeni. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, jak mogę poradzić sobie z tym stresem. I to jest ważne pytanie, bo radzenie sobie ze stresem nie jest tylko kwestią przetrwania. To umiejętność, która może pomóc nam stać się lepszymi wersjami samych siebie. Za chwilę rozwikłamy temat czterech kluczowych umiejętności, które pozwolą ci nie tylko radzić sobie ze stresem, ale także wykorzystać go jako motor do osobistego rozwoju. Te umiejętności nie są magicznymi rozwiązaniami, ale raczej narzędziami, które gdy zostaną zastosowane w praktyce, mogą znacząco poprawić jakość naszego życia. Tak więc przygotuj się na podróż w głąb własnych umiejętności i przekonań. Nie tylko nauczysz się, jak radzić sobie z problemami, które wywołują stres, ale także odkryjesz, jak te umiejętności mogą pomóc ci w budowaniu bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia. Zapraszam. Numer 1. Przewlekłe zmęczenie i wypalenie. Zastanów się przez chwilę, jak często zdarza ci się czuć, że mimo długiego snu budzisz się jeszcze bardziej zmęczony? To klasyczny objaw wypalenia, które stało się plagą naszych czasów. Nasze życie wypełnione jest nieustannym pośpiechem, ciągłymi obowiązkami, a do tego wymaga od nas maksimum zaangażowania. Czasami czujemy, że nie mamy prawa do odpoczynku, bo tak wiele rzeczy czeka na naszą uwagę. Ale czym tak naprawdę jest wypalenie? To nie tylko uczucie zmęczenia. Wypalenie emocjonalne może prowadzić do uczucia bezsilności, braku motywacji oraz zniechęcenia. Długotrwały stres wyczerpuje i dosłownie niszczy nasz organizm. Jako przykład podam ci znane badanie, które pokazało, że osoby, które doświadczają chronicznego stresu, mają większą tendencję do rozwijania depresji oraz problemów ze zdrowiem psychicznym. Kiedy nie potrafisz stawić czoła stresowi, twoje ciało zaczyna protestować. A teraz na ekranie pojawia się schemat, który pomoże ci lepiej zrozumieć i zilustrować proces przewlekłego zmęczenia i wypalenia. Proszę, zatrzymaj wideo i przyjrzyj się dokładniej. W prosty sposób pokazuję, jak zmęczenie prowadzi do braku motywacji, wzrostu stresu, a w konsekwencji do zwiększonego ryzyka depresji i problemów w relacjach oraz pracy. Przewlekłe zmęczenie to nie tylko osobista niedogodność, to także problem społeczny, który wpływa na nasze relacje i wydajność w pracy. Wyobraź sobie osobę, która wraca do domu po długim dniu i nie ma już siły na nic więcej. Nie potrafi zrealizować prostych, codziennych zadań, co prowadzi do frustracji. Kiedy nie zadbasz o swoje zdrowie psychiczne, skutki mogą być poważniejsze niż się wydaje. Zastanów się również nad wprowadzeniem do swojego życia technik, takich jak medytacja, mindfulness, czy nawet proste ćwiczenia oddechowe. Te praktyki pozwalają ci na chwilę zatrzymać się, oczyścić umysł z chaosu i na nowo zebrać siły. To właśnie dzięki takim chwilom resetu będziesz w stanie efektywniej stawić czoła codziennym wyzwaniom. Nie zapominaj też o jednej z najważniejszych zasad. Nie bój się prosić o pomoc. To nie oznaka słabości, ale mądrości. Im szybciej nauczysz się odpoczywać, tym szybciej zauważysz, że masz więcej energii, więcej motywacji i chęci do działania. W końcu chodzi o to, aby być nie tylko wydajnym, ale i szczęśliwym, prawda? Numer 2. Problemy zdrowotne. Zastanów się, jak często bagatelizujesz swoje zdrowie, myśląc, jeszcze tylko ten projekt, jeszcze tylko to spotkanie, odpocznę później.
Często lekceważymy objawy, które wysyła nam nasze ciało. Czy zdarza ci się mieć bóle głowy, problemy z trawieniem albo walczyć z wysokim ciśnieniem? Wszystkie te objawy mogą wynikać z przeciążenia stresem, a ignorowanie ich może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Długotrwały stres prowadzi do nadmiernej produkcji kortyzolu, hormonu, który w zbyt dużych ilościach staje się groźny dla organizmu. Ciało traci równowagę, a skutki tego mogą być fatalne. Przytoczę tu badania, które jednoznacznie wskazują, że osoby przeżywające chroniczny stres mają większe ryzyko rozwinięcia chorób serca, cukrzycy czy otyłości. Jednak to nie wszystko. Osłabia się również nasz układ odpornościowy, co sprawia, że stajemy się bardziej podatni na infekcje i choroby. Wyobraź sobie teraz sytuację, w której pomimo wyraźnych sygnałów, jakie wysyła ci twoje ciało, ignorujesz je, bo musisz kontynuować codzienny maraton obowiązków. W pracy czujesz się źle, ale nie masz czasu na odpoczynek. Brzmi znajomo? Właśnie taki scenariusz prowadzi do przewlekłych chorób, a także do uczucia ciągłego wyczerpania. Lecz co możesz zrobić, aby przerwać ten niebezpieczny cykl? Przede wszystkim zacznij słuchać swojego ciała. Klucz do zdrowia leży w prostych, ale regularnych działaniach. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, eliminacja śmieciowego jedzenia oraz techniki relaksacyjne, takie jak medytacja czy joga, to kroki, które mogą znacząco poprawić twoje zdrowie. Tu nie chodzi o to, żebyś teraz zaczął biegać maratony. Zacznij od drobnych zmian, na przykład spaceruj przez 20 minut dziennie. Małe kroki prowadzą do dużych zmian, które w dłuższej perspektywie pomogą ci uniknąć poważnych problemów zdrowotnych. Z własnego doświadczenia wiem, jak spacery na przykład w lesie czy parku oczyszczają umysł. Zacząłem dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie zauważałem. Śpiew ptaków, szum liści na wietrze, a nawet subtelne zmiany w otaczającej mnie przyrodzie. To, co kiedyś wydawało się zwykłą codziennością, nagle nabrało głębszego znaczenia. Spacerowanie w naturze pomaga mi się wyciszyć, a jednocześnie ładuje moje akumulatory. To moment na refleksję, na oderwanie się od zgiełku codzienności. Co ciekawe, badania pokazują, że regularne przebywanie na łonie natury może obniżać poziom kortyzolu w organizmie, czyli tego hormonu stresu, o którym wspomniałem wcześniej. Czasem te proste zmiany, takie jak wyjście na świeże powietrze, mogą mieć ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Numer 3. Problemy w relacjach. Każdy z nas zmaga się z trudnościami w bliskich więziach. To normalne. Są dni, gdy czujesz, że wszystko cię przytłacza. Wracasz do domu po męczącym dniu i pragniesz jedynie chwili spokoju, ale twoi bliscy nie mają pojęcia, co się dzieje w twojej głowie. Ich pytania wydają się tylko potęgować napięcie. Kłótnie, nieporozumienia, poczucie osamotnienia. To wszystko może wynikać z nagromadzonego stresu. Im bardziej unikasz niewygodnych emocji, tym trudniej jest nawiązać głębszy kontakt z innymi. Długotrwały stres odbiera nam zdolność do empatii. Każdego dnia toczy się walka z samym sobą, a twoi bliscy mogą czuć się ignorowani. Kiedy nie dzielisz się swoimi uczuciami, budujesz mur, który oddala cię od tych, których kochasz. Zdarza się, że utkniesz w rutynie, mając wrażenie, że nie potrafisz wyjść z dołka. Masz ochotę otworzyć się na innych, ale jednocześnie czujesz przymus pozostania w strefie komfortu. Jak zatem przełamać tę stagnację? Kluczowym krokiem jest działanie. Nawet drobne kroki w stronę komunikacji mogą przynieść ogromne zmiany. Relacje to wymiana. Nie chodzi tylko o dawanie, ale także o branie. Ważne jest, abyś słuchał innych, starał się zrozumieć ich potrzeby i jednocześnie dzielił się swoimi uczuciami. Może masz wrażenie, że zaniedbujesz bliskich, ale pamiętaj, że każdy ma prawo do złego dnia. W końcu nadchodzi moment, gdy musisz stanąć twarzą w twarz ze swoimi emocjami. Zamiast uciekać w milczenie, spróbuj zaakceptować to, co czujesz. Wsparcie bliskich w trudnych chwilach jest bezcenne. Te wyzwania mogą stać się okazją do zacieśnienia więzi. Relacje są jak rośliny, wymagają pielęgnacji,
aby mogły wzrastać i kwitnąć. Przekształć trudności w siłę, a na pewno zobaczysz, jak twoje więzi się umacniają. Numer 4. Zmniejszona produktywność. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że mimo długich godzin spędzonych na pracy, twoje osiągnięcia są znikome? Czujesz, że ciągle jesteś zajęty, a jednak efekty są bliskie zera. To frustrujące uczucie, prawda? Dzieje się tak dlatego, że stres potrafi nas nie tylko spowolnić, ale wręcz sparaliżować. Kiedy jesteśmy pod presją, nasze myśli stają się chaotyczne, a kreatywność znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zamiast koncentrować się na kluczowych zadaniach, marnujemy czas na drobiazgi i rozpraszacze, które tylko pogłębiają nasze poczucie nieefektywności. Zazwyczaj myślimy, że więcej pracy oznacza większą produktywność. Jednak rzeczywistość jest brutalna. Stres odbiera nam zdolność do myślenia twórczego i rozwiązywania problemów. Długotrwałe napięcie prowadzi do paraliżu decyzyjnego. Wiesz, o co chodzi. Nagle najprostsza decyzja staje się nie do zniesienia, a każdy drobny krok wydaje się przytłaczający. W dodatku, często zamiast skupić się na pracy, uciekamy w świat Netflixa czy innych rozpraszaczy, które pochłaniają godziny naszego życia, a potem zostawiają nas z poczuciem winy i frustracji. Jak więc przerwać ten błędny krąg? Kluczem do poprawy produktywności jest umiejętność zarządzania czasem i emocjami. Ustalaj priorytety, zacznij od najważniejszych zadań, a jeśli czujesz, że utknąłeś, zrób krótką przerwę, aby zresetować umysł. Wiadomo, nie chodzi tu o to, abyś szedł teraz oglądać kolejny odcinek serialu na Netflixie, tylko abyś usiadł w spokoju i wyłączył myślenie. Pracuj mądrze, a nie ciężko. Daj sobie przestrzeń na oddech, a zauważysz, jak twoja wydajność wzrasta. Eksperymentuj z różnymi metodami organizacji pracy. Każdy z nas jest inny, więc to, co działa dla jednej osoby, niekoniecznie sprawdzi się u innej. Zidentyfikuj, co najbardziej pasuje do twojego stylu pracy i stwórz środowisko sprzyjające skupieniu. Prawdziwa efektywność nie polega na nieustannym działaniu. Chodzi o umiejętność zorganizowania się w sposób, który przynosi realne rezultaty. Jak powiedział Albert Einstein, prostota jest ostateczną formą wyrafinowania. Dbanie o siebie i swoje zdrowie psychiczne to klucz do sukcesu. Gdy już pokonasz stres i nauczysz się zarządzać swoim czasem, poczujesz satysfakcję, która wynagrodzi ci wszelkie trudności. Efektywność to nie tylko osiąganie celów, ale także umiejętność cieszenia się z drogi, która do nich prowadzi. Mam nadzieję, że uda ci się wygrać ze stresem. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnym materiale.